Okej, cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś na deser. Ja proponuję zrobić sernik na zimno. Wiem, że oczywiście w Polsce serniki są bardzo popularne, jesteśmy mistrzami w robieniu sernika. Natomiast ten sernik w tej chwili bije rekordy tu popularności w Hiszpanii. Przepis nie jest hiszpański, natomiast się gotuje, a ponieważ się gotuje, więc postanowiłam go zrobić. Zawsze to warto spróbować, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Co będziemy potrzebować? Potrzebujemy ser typu Philadelphia bądź inny, bo to nie chodzi o markę, tylko chodzi o typ sera. 350 gramów. 50 gramów masła bądź margaryny. Ciastka tego typu. Ja mam takie integralne ciastka. 100 gramów mniej więcej. Tego mam tu wagę. Tym razem musiałam się poratować. 50 gramów cukru. Śmietana słodka 350, mam po 200, więc będę musiała troszeczkę tutaj ulać. Żelatyna, ja mam w formie takich płatków, natomiast jeśli chodzi, może być w formie w woreczku 5 gram. I na koniec będziemy potrzebować dżem. Dżem najlepiej z leśnych owoców bądź z malin. Ja mam porzeczki własnej roboty od mamy, więc chyba użyję lepiej tych porzeczek niż ten dżem ze sklepu. Okej, co robimy? Najpierw rozgnieciemy te nasze ciastka w takim tym na małe kawałeczki. Także, słuchajcie, prywatniki rozgniotłam w ten sposób. Teraz rozpuścimy masło i zalejemy to masłem. Okej, także rozpuszczamy masło. Już masło jest rozpuszczone, zaleję to. I teraz zrobić trzeba po prostu taką jednolitą masę. Rozgniotłam już te ciastka i wymieszałam z masełkiem, one się tak rozpuściły. I teraz wyłożę to na tą blaszkę i zrobimy spód do tego ciasta. W ten sposób to wygląda. W tej chwili wsadzę to do lodówki, żeby to wystygło. A w międzyczasie, takie 10 minut, ile zajmie nam, zrobimy ten nasz ser. Następny krok, będziemy robić te już nasze ciasto, nasz sernik. Wlewamy najpierw śmietanę, tu na gaz. 350 gramy cukier. Też chyba 50 gramów, to zresztą sprawdźcie potem na stronie. To będziemy mieszać. Tu zaleję tą moją żelatynę, ponieważ ona jest w takich płatkach, to niech ona troszeczkę w wodzie mi nasiąknie, bo za chwilę ją wrzucę. I wrzucamy ser. Trochę mi prysnęło. Nie ma sprawy. Ok? I to mieszamy. Pamiętajmy, żeby tego nie zagotować, tak? To trzeba rozpuścić, natomiast nie może tutaj nam wrzeć, ponieważ się zetnie, wiadomo, bo to ser jest kwaśny i tak dalej. Śmietana oczywiście musi być słodka. Tak, słuchaj, żeby się ser wymieszał razem z tą śmietaną i cukrem. Mam taką jednolitą masę, więc wrzucę teraz te moje płatki żelatyny, bądź jak macie to żelatynę w proszku, tak? I poczekam, niech to się też rozpuści, żeby nie było grudek. I jak się rozpuści, to już nasze ciasto będzie gotowe. Proszę, zobaczcie, tak wygląda to nasze ciasto. Jeszcze nie ciasto, ale masa, czyli tutaj ser, cukier, śmietana i żelatyna. I w tej chwili wyjmę z lodówki ten spód, który już na pewno ostygł. I wlejemy to i wsadzimy na następne 4-5 godzin przynajmniej, bo to wiadomo, taka galaretka musi się ściąć. I na sam koniec przed podaniem posmarujemy owocami. Słuchajcie, tak wygląda spód naszego ciasta i zalewamy. Powolutku. Słuchajcie, tak wygląda mój sernik na zimno. Wyjęłam właśnie teraz z lodówki. Posmarujemy go powidłami, czyli tą marmeladą, najlepiej z malin. Ja mam trochę malin, mam porzeczki. Potem można też świeże owoce posypać po wierzchu. Z tym, że tu w Hiszpanii dostać maliny albo porzeczki to jest raczej rzecz bardzo skomplikowana i są bardzo drogie. Proszę, tak wygląda moje ciasto z bliska. Naprawdę jest pyszne, gwarantuję.